Auschwitz-Birkenau, zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady działający w latach 1940-1945 w Oświęcimiu i pobliskich miejscowościach, symbol zagłady Żydów, nazywany też fabryką śmierci. W marcu 1942 roku powstała filia obozu Auschwitz-Birkenau od niemieckiej nazwy wsi Brzezinki, gdzie się znajdował. Czy wokół tej całej okrutności w tym miejscu zagłady wciąż można było kochać? Dzisiejsza historia na to pytanie niewątpliwie odpowie. A więc czym jest piękno inaczej? Dziś odcinek o przepotężnej miłości, o dozgonnym oddaniu i honorze. I słowo dozgonnym jest aż nadto adekwatne. Miłość między młodym polskim chłopakiem i młodą dziewczyną z Belgii, która była polskiego pochodzenia. Czy istnieje szansa, aby ta miłość przetrwała? Tego dziś się dowiemy. Wrzesień 1942 roku. Niemcy organizują łapankę na Żydów na dworcu kolejowym. Wśród aresztowanych jest Mala. Aresztowano 1048 Żydów. Trafiają transportem po dwóch dniach do Birkenau. Ponad 700 z nich idzie do komory gazowej od razu. Mala jest uzgodniona jako ta do pracy. Nienaganna postawa, uroda, zna kilka języków. Zostaje gońcem w obozie kobiecym. Edward trafia do Auschwitz w 1940 roku, dokładnie w czerwcu. Jest aresztowany podczas akcji walki z polską inteligencją. Jest w transporcie 728 więźniów. Edward ma szczęście, dostaje się do ślusarni. Ma ponadto szczęście, jego kierownikiem ślusarni był SS-man Lubosz. To człowiek, który nie znęcał się, nie mordował, nie zabijał. Wręcz przeciwnie, pomaga jak może więźniom. Jeden z nielicznych strażników, który zachowuje ludzką twarz. Edward wraz ze swoim przyjacielem Kiarem planują ucieczkę i wymyśla plan, aby przenieść się ze ślusarni tu do Birkenau. To komanda instalatorów. Wtedy łatwiej będzie uciec, kiedy dostaje się do komanda, ma możliwość chodzenia po całym obozie i wtedy poznaje Malę. Cała ta wielka miłość między Edwarem a Malą miała miejsce w Birkenau, a więc miejsce kaźni, zapachu dymu, palonych ciał, który unosił się gęsto z kominów krematoryjnych. Ludzie dotąd myśleli tylko jak przetrwać, a ci myśleli o sobie, bo się pokochali. Mala opowiadała, że czuła się kochana i zadbana. Edward zwierzał się swojemu przyjacielowi Wiesławowi Kielarowi, że jest zakochany i to właśnie wtedy, kiedy miało dojść do ucieczki. Edward stał się rozkojarzony, nie skupiał się totalnie. To wtedy wyznał, jak bardzo kocha Malę. Kielar po wysłuchaniu przyjaciela zrezygnował z ucieczki. Stwierdził, że jeśli tak bardzo kocha Malę, ma uciekać z nią. A on po prostu z tej ucieczki się usunie. Zbliża się 24 czerwca 1944 roku. Wzdłuż drogi w Birkenau idzie mężczyzna w ubraniu SS. Przed nim idzie więźniarka w pasiaku. Niesie muszlę klozetową. Jest to standardowy sposób, w którym SS-man puszcza więźnia przed sobą, bo go konwojuje. Strażnik przy tej bramie nawet nie zwraca uwagi na przepustkę. Puszcza parę nonszalancko, otwierając bramę. Trzeba pamiętać, że w obozach śmierci pracowało ponad 8 tysięcy SS-manów. Była taka rotacja, że się najzwyczajniej w świecie z większości nie znali. Ale tym samym SS-manem nie jest Niemiec, a sam Edek, który przebrany z ostrożnika prowadzi właśnie Malę.
Mundur dostaje wcześniej od Lubosza. Przy mundurze przypięta jest broń, w środku są dwa naboje. Wychodząc za bramę, Mala przebiera się w baraku obok Spasiaka na kombinezon i pierwsza, najważniejsza część ucieczki jest za nimi. Kilka dni po ucieczce Kielar dostaje gryps od Edwarda ze świata zewnętrznego, w którym jest bardzo krótko i bardzo szybko napisane, co się stało. Otóż Edward informuje swojego przyjaciela, że wszystko jest w porządku, że dotarli na miejsce, że przespali się w kopcu siana, że Mala była bardzo dzielna, że niosła tą muszlę klozetową jeszcze parę kilometrów. Gryp skończył się na tak zwyczajnie luźno. Servus, przyjacielu. Dopiero 2 tygodnie po ucieczce w obozie rozchodzi się wieść. Otóż Mala i Edward wpadli. Oczywiście powstaje wiele legend i teorii. Jedna z nich nie jest fantastyką i nie spiskiem. Rzeczywiście Mala i Edek zostaje schwytana przez Niemców. Pierwotny plan zakładał, że Mala oraz Edek mieli udać się do Zakopanego, ale Mala przekonała Edka, żeby ruszyć na Słowację, bo tam ma dalszych krewnych. Oczywiście Edek dał się przekonać. W Górach Żywieckich miała wchodzić do sklepu, aby wymienić złoto, które wynieśli z obozu. I tak jakiś człowiek złapał się na tym, że to najprawdopodobniej zbiec z obozu koncentracyjnego Birkenau. Donosi. Kiedy Mala wraca ze sklepu, patrol niemiecki aresztuje ją. Edwarda nie widać. Edward idzie z tyłu. Mógł uciec, ale wysuwa się i świadomie wpada w ręce niemieckich służb. Mógł ocalić życie. Wiedział, co stanie się z nimi po złapaniu, lecz dobrowolnie idzie z Malą na pewną śmierć. Taka miłość. Po aresztowaniu Mala i Edward trafiają do bloku 11, do podziemi. Nazwano go blokiem śmierci. W celach są trzymani i prowadzeni do głównego gestapo. Są torturowani i przesłuchiwani. Chcą wiedzieć, kto im pomógł, a przede wszystkim skąd Edward zdobył mundur SS i broń. Śledztwo prowadzi perfidny kat i zbrodniarz nazwany jest przez więźniów krzyczącą śmiercią, ponieważ krzyczał zawsze głośno i demonicznie na maltretowanych więźniów. Edward pisze gryps i zapewnia przyjaciół, że się nie wsypie, by się nie bali i jest przygotowany wraz z Malą na śmierć. Edward przebywał w celi nazwanej ciemnicą. Praktycznie zerowy kontakt ze światem, zerowy kontakt też i ze światłem. Gestapo po licznych torturach dało sobie w pewnym momencie spokój. Doszło do nich, że żadne tortury nie złamią ich. Niczego się nie dowiedzą. Pada wyrok, że zostaną zabici. Edward pisze ponownie w ostatnim grypsie, zapewnia przyjaciół, że jest gotów na śmierć i nikogo nie wydał. W samej celi bywały momenty, że ku ciekawości, uwaga, był 40 więźniów, a był to tylko kwadrat o wymiarach 2,5 metra na 2,5 metra. Edward, chcąc dać znać, że żyje swojej ukochanej, zaczyna śpiewać włoskie piosenki, dokładnie te, które nauczyła go wcześniej Mala. Najprawdopodobniej go słyszała. Niemcy postanowili powieść Malę i Edwarda. Oczywiście w takich przypadkach organizowano publiczne egzekucje. Wszyscy więźniowie, którzy byli w obozie, przerywali pracę i udawali się w ten makabryczny widok oglądać. Malę zaprowadzono na podest, dla której przyszykowana już była pętla. Ktoś wcześniej dostarczył jej żyletkę. Ona otwiera sobie w ten czas żyły. SS-mani szaleją. Jeden z nich podbiega i zostaje tymi skrwawionymi rękoma spoliczkowany. Wściekli się. Wbiegli na podest i zaczęli w furii skakać po niej i kopać. Najprawdopodobniej skopali ją na śmierć. Lecz nie przez oficjalny wyrok, jaki ogłosić chcieli. Później Mala ciężko powiedzieć, czy na wpół żywa, czy martwa, zostaje na małym wózeczku odwieziona do krematorium. Edward również został powieszony, tylko w części
męskiej. Kielar wspominał, że wprowadzono go z baraku, zanim biegł kat. Tylko słychać było podobno żwir pod nogami. Kiedy weszli na podest, SS-man zaczął czytać wyrok, za co oczywiście zostaje skazany. Edward delikatnie rozejrzał się oczyma, znalazł pętlę, włożył głowę i sam wykopał taboret, żeby przerwać czytanie wyroku, żeby pokazać swój bunt. SS-mani zaczęli go ratować, podcinać linę, podciągać linę, podwieszać go, tak by nie odszedł przed odczytaniem wyroku. Wyrok musi być odczytany najpierw w języku niemieckim, później w polskim. Czytano już szybko, bardzo niewyraźnie, a kiedy skończyli, założono Edwardowi pętlę i został powieszony. Kielar wspominał, że ten, który wykonał wyrok śmierci na Edwardzie, przyniósł bukiet włosów i powiedział, że to było ostatnie życzenie Edwarda, aby ten bukiet włosów mali dostarczyć ojcu pana Edwarda. Historia niezwykle wzruszająca i niezwykle mocna. Natomiast dziś mamy przykład, że prawdziwa, najprawdziwsza miłość jest w stanie wytrwać wszystko, niezależnie od miejsca i trudu, jaki to często jesteśmy w stanie znieść.